Witam wszystkich. Dzisiaj kolejny dzień jakiegoś tam składania. W sumie poskładam do końca amortyzatory, ponieważ są poskładane tylko na sucho, nic więcej. Więc rozbiorę je znowu, dam trochę smaru, włożę sprężynę, poskręcam wszystko tak jak ma być i już zostaną zamontowane. Co jeszcze? Pomontuję tutaj błotniki. Z przodu z naru w spórkach od razu polecę. Zobaczymy, ile się da poskładać, ile po prostu poskładam. Nadal nie rozwiązałem problemu z kołami. Znaczy problemu. Nadal nie są zrobione, tak. Więc komar no, na pewno w ciągu tygodnia nie stanie na kołach. Co jeszcze? Muszę go tak trochę poskładać z tego względu, że powoli już szykuję Suzuki do sezonu. Muszę też zrobić serwis olejowy, ponieważ jakoś nie było czasu w zeszłym roku, żeby zająć się tym po sezonie, więc będzie trzeba spuścić olej. Na pewno tutaj pewnie kilka osób zauważy, tak, jest rytka. Muszę tam przyspawać ucho i w końcu poskładać owiewki tak, jak mają być poskładane. Miałem w planie też usunąć nieszczelność miski olejowej. Mam nadzieję, że się wyrobię z czasem i zrobię to. Zobaczymy. No na razie muszę sobie zrobić miejsce. W planach także mam zrobienie w końcu tej komory do szkiełkowania. Także też potrzebuję miejsca, ponieważ no jak widać, no komar zajmuje akurat miejsce, które służy mi do pracy. Ok, zabieram się powoli do pracy. Pokażę, jak sobie składam amortyzator. I co? I przejdziemy już tutaj na tak zwaną ziemię i będę sobie składał powoli komarka. No to najpierw zacznę od składania amortyzatorów tylnych. Tak, jeszcze nie doczyściłem z tego względu, że idzie do mnie nowa wełna. Zobaczymy jak to będzie, jaki efekt będzie po tej, którą teraz kupiłem. Bo ta, którą mam, niestety tak sobie dawała radę. Więc zamówiłem, amortyzatory na razie przykręcę po to, żeby mi się nie walały i żeby lekko podnieść wahacz. A potem po prostu i tak sobie w międzyczasie to obrobię. Czyli tak, jeszcze co wyszło? Okazało się, że sprężyny są nierówne. Czyli jedna jest dłuższa, tak jak było jeden zwój, druga jest krótsza. Tak to zostawię, bo w sumie to jeździło i nie wpływa jakoś to negatywnie. No i co, i wszystko. Dlatego między innymi będzie widać tutaj, jak są te takie wybrzuszenia. Będzie w jednym ładnie się chowa tutaj w tulei, w drugim niestety lekko jest to widoczne. Choćbym nie wiem jak kombinował, no tak wychodzi. Mówię, jedna sprężyna jest po prostu tak jakby trochę dłuższa. Nie tak jakby, jest dłuższa po prostu. Dobra, zaczynam skręcać. Mam nadzieję, że tym razem będę dobrze to kadrował. Także robię. Czyli najpierw biorę smar. Smaruję sprężynę, tak żeby nie pracowała na sucho. Na sprężynach widać ślady pracy, więc ten smar z pewnością się przyda. Ale są twarde, nie są jakieś mega zmęczone. Dobra, wycieram łapę. Biorę pierwszą tulejkę. Kręcam, widać się będzie trochę dłużej, dalej to posmaruję.
Wkręcamy. Jest wkręcony do końca. Smarujemy tutaj tuleje ślizgowe. Ja ich nie wymieniam w sumie, nie mam jakichś wielkich luzów. Nie są jakoś mega zmęczone. Zobaczymy, jeżeli coś będzie się działo z tym zawieszeniem, to nie jest to jakoś mega skomplikowane. I po prostu kupię tworzywo i taką tuleję sobie dotoczę. Na razie zostają stare. Jak się nie spiszą, to mówię, to się dotoczy. Ok. Bierzemy szklankę. I tak jak mówiłem, niestety ta sprężyna jest trochę dłuższa, więc ten dzyndzel zostaje. Potem fakt, że to trochę siądzie, no ale. Ok, składam drugi. I są poskładane. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, że nieznacznie jedna sprężyna jest dłuższa. Widać teraz w tym momencie. Tak na razie zostawiam, mógłbym obciąć tam jeden zwój, ale no nie jestem zwolennikiem cięcia sprężyn, czymkolwiek. Jest oczywiście popalcowane jak nie wiem co, więc po montażu będzie trzeba je przetrzeć szmatką. No ale to już potem jak będę na komarku. Wszystko, składam dalej. Jak widać zawieszenie z tymi amortyzatory już są. Tutaj na pewno wymienię tą śrubę, ponieważ to jest stara, która została ocynkowana. Średnio to wyszło, średnio wygląda, więc zostanie wyrzucona. Teraz zamontuję tylny bagażniczek, plus do tego podpórkę tutaj na siedzenie. Tutaj są, w tych otworach są gwinty, więc warto sobie je przegwintować. Oczywiście wszystko lecę, zresztą to tak jak zawsze, tak? Czyli przegwintowuję, oczyszczam. Tutaj w środku jeszcze mamy jeden i drugą śrubkę, już pokazuję. Czyli mamy jedną, drugą. One trzymają nam od środka błotnik. Jeżeli chodzi o siedzenie, wypiaskowali mi chłopacy w pracy blachę siedzenia. Jak widać jest zmasakrowana trochę, ale zostanie uratowana. Tutaj wymienię ten cały rant, wspawam nowy. Tutaj się pospawa, wzmocni całość. Oraz tutaj z tej strony są jeszcze jakieś nadżerki. To zostanie wymienione, zrobione, wyszlifowane, pomalowane. I sądzę, że da radę. Ja ważę coś koło 70-75 kg, więc nie jestem jakimś mega obciążeniem dla tego siedzenia. Sądzę, że będzie ok. Tak to wygląda. Jak widać, amortyzatory po zamontowaniu w miarę się zrównały. Dobra, skręcam dalej. Tak jak mówiłem, bagażniczek, przytrzymka, potem tylny błotnik i to już będzie zamknięty. Przejdę do przedniego błotnika i zamontuję sobie przedni błotnik. Teraz tak, jeżeli chodzi też o śrubki po WSC, oduczyłem się, odpuściłem sobie kupowanie gotowych zestawów. Kupuję śrubki w różnych rozmiarach. Biorę to po prostu po garści wszystkiego. Z tego względu, że w zestawie często się nie sprawdza. Są one za długie, tak jak miałem w WSC. Kończyło się na tym, że i tak musiałem pójść do sklepu, samemu dobierać śruby. Także do komarka nie kupiłem. Dobieram sobie tak jak mi pasuje, tak jak chcę. Jest po prostu łatwiej. Dobra, skręcam. Bagażniczek mam przykręcony. Teraz tak, tutaj są fasolki porobione, więc jakoś tak ja sobie przyłożyłem blachę, żeby sprawdzić, czy na pewno na otwory mi to będzie pasowało. Jest ok, więc bierzemy z tym błotnikiem. Jeszcze taka ciekawostka. Mimo, że nie zaszpachlowałem żadnego otworu, brakuje mi tego tutaj otworu na tą dolną śrubkę. Nie wiem dlaczego. Wiercić nie będę.
Jedyne co tamten otwór zakonserwowałem tak, żeby nie korodowało. Wjeżdżam tym z podkładeczką. Ok, śrubkę mam. Na razie nic nie dokręca tak na sztywno, na maksa. Z tego względu, że muszę to wszystko poustawiać sobie, nie? Więc na razie delikatnie przyłapuję tylko. Potem sobie błotnik ustawię tak, żeby był prosto. I poskręcam wtedy już tak jak ma być. Dobra, trochę za nisko. Zostałem tylko tutaj z tyłu śrubki i będzie poskręcane. Mam też lekkie, nazwijmy to, problemy ze znalezieniem kolanka. Może tak, są jakieś tam kolanka, ale w takich cenach, że trochę na razie mnie to przeraża. Więc postanowiłem ze starym się jakoś tutaj ogarnąć. Jest on już lekko, ta kolanka lekko doczyszczona, przynajmniej z takiego brudu, który był na nim przylepiony. Teraz spróbuję lekko wypolerować, zobaczymy jaki będzie efekt. Więc najpierw wezmę na wiertarce stołowej, oblecę to szczotką miedzianą, a potem wypoleruję. Zobaczymy jak to wyjdzie. A komarek wygląda tak. Czyli już powoli, powoli przypomina to, co było w nowości. Do poprawy mam już dwie rzeczy. Będę musiał je poruszyła po złożeniu, po rejestracji zdemontować ponownie i dać może nie do poprawy, tylko do innego zakładu. Ale to już mówię, co chodzi. Chodzi tutaj o te pręty, ponieważ poszedłem na twiznę, postanowiłem je tylko ocynkować. Nie wyszły tak jak chciałem. Pójdą do chromu. Po prostu brzydko to wygląda. Na filmiku może nie będzie to aż takiej tragedii, ale w rzeczywistości na mnie to kole w oczy jak nie wiem co. I kolejną rzeczą, która wymaga poprawy, są tutaj te uchwyty kierownicy, które też były dane do ocynku. Też wyszło to makabrycznie. Więc cóż, po złożeniu komarka może nawet jeszcze szybciej zobaczymy. Podjadę, dam to do chromowania, pokryję to chrom, żeby to miało po prostu ręce, nogi i wyglądało tak, jak ma wyglądać. Dobra, biorę się za kolanko. I pokazuję od razu efekt, jaki uzyskam. Kolanko w sumie skończone. Tyłu nie czyściłem, przynajmniej na razie. Gdyby nie te wgniotki, nie byłoby najgorsze. Co zostało do zrobienia? Tutaj muszę powiększyć lekko tą flanszę. Z tego względu, że jest trochę mała. Więc prawdopodobnie wytoczę taką podkładkę, ją przyspawam, jeszcze zobaczę jak to rozwiązać. Przez pewien czas być może będzie na komarku to kolanko. Zobaczymy jak mi wyjdzie szukanie nowego. Jak nie wyjdzie, no to mówię, przez pewien czas po prostu będzie. Tłumik to nie problem, kolanko trochę jest. No, zobaczymy. Sam komarek, cóż, wygląda tak. Tak jak mówiłem, do poprawek pójdą te pręty, które trzymają błotnik. No moja wina, przyznaję się, trzeba było od razu zrobić to tak, jak powinno być zrobione, a nie kombinować. Doczyścić jeszcze muszę lekko lampę. Problem mam delikatny z licznikiem, ponieważ mój licznik raczej nie nadaje się do naprawy. Z tą lampą kupiłem też inny licznik. Ale też był w jeszcze gorszym stanie, więc na razie jestem bez licznika. Ramka zostaje, jest ładna jak widać.
I cóż, na dzisiaj koniec. Komarek będzie teraz, pójdzie w miejsce Suzuki, a Suzuki zostanie przygotowana do sezonu. Na dzisiaj to koniec. Dzięki wszystkim za uwagę i do zobaczenia.